Materiał powstał w ramach konwentu grozy Arkham Fest, organizowanego przez kanał Ucieczka z Arkham. Witajcie. Ja w tym momencie mogę sobie zdjąć słuchawki. Potworne stworzenia, jakich uniknąć, czyli moja prelekcja, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Witajcie, Ucieczko z Arkham, witajcie również nowi widzowie. Słowem wstępu, potworne stworzenia, jakich uniknąć, część druga, będzie tak naprawdę moim osobistym, subiektywnym zbiorem ciekawych stworzeń, które odnalazłem w folklorze i w innych rodzaju źródłach. Dlaczego? Tego się dowiecie już zaraz. Natomiast w takim razie, słowem jeszcze tylko wstępu, warto zaznaczyć, że część druga nie wymaga od was znajomości części pierwszej. Część pierwsza była pokazywana na pierwszym Arkham Feście. Nie jest w żaden sposób połączona z częścią drugą, chociaż uważam, że warto się zaznajomić z rzeczami, które się tam pojawiły. Ale cóż, posłuchajcie w takim razie. O, tutaj muszę kliknąć. Dobrze. Moi drodzy. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o różnych stworzeniach, które pojawiały się na całym świecie, które możecie mniej lub bardziej kojarzyć z popkultury, z historii, z różnego rodzaju ogólnikowej wiedzy. I tych rodzajów wykorzystań w popkulturze, różnego rodzaju stworzeń jest naprawdę masa, poczynając od choćby tak prostej rzeczy jak Lodowi Giganci u Marvela, którzy wywodzą się ze Skandynawii, z mitologii nordyckiej tak naprawdę, przez również wykorzystania tego bezpośrednio w popkulturze w postaci jakichś miejskich legend, które pokazuje, że pomimo tego, że większość z tych legend, o których dzisiaj opowiem, wywodzi się z czasów średniowiecznych lub nawet i wcześniejszych, to w człowieku jest dalej swego rodzaju zainteresowanie co do rzeczy, które są trudne do wytłumaczenia, trudne do włożenia w katalog i rzeczy, które pokazują, że nie żyjemy jednak tak koniecznie w świecie, który jest w pełni wytłumaczalny i oczekujemy jednak jako rasa, jako ludzkość, czegoś nadnaturalnego. Nieważne, że czasem to mrozi krew w żyłach. A pokazuje to choćby przykład klauna z Koszalina, który okazał się tylko dla tych, którzy nie słyszeli, była to akcja propagująca właśnie te okolice, a była reklamowana właśnie w formie dziwnych zdjęć i filmów na Instagramie i YouTubie z dziwnym klaunem mordercą, który ostatecznie okazał się po prostu sposobem na wypromowanie tego regionu. Ale mamy też rzeczy, które bezpośrednio z wierzeń, z mitów i z folkloru wpłynęły na to, jak dzisiaj postrzegamy świat. I mamy tutaj przykład choćby Wendigo, które były wierzeniami indiańskimi, które bezpośrednio wpłynęły na to, co widzimy choćby w komiksach. Czy też choćby, moi drodzy, mamy choćby Chupacabre, który wywodzi się z próby tłumaczenia dziwnych rzeczy, które spotykały ludzi z regionu okolic Meksyku. Ale żeby nie było, ja tutaj tak naprawdę wam przytaczam rodzaje rzeczy, które się mogą pokazywać w popkulturze, bo to jest dopiero wstęp. Mamy choćby Spadomisia, który wyniknął z pomysłów różnych ludzi. Spadomis jest na pewno bardziej znany osobom, które były na poprzedniej prelekcji. Ale. Tak więc, spotykamy się tutaj, przynajmniej większość z nas, dlatego, że lubimy RPG. Jesteśmy graczami, chociaż myślę, że warto zadać sobie pytanie tak naprawdę, czy mistrz gry jest również graczem w RPG, czy mistrz gry gra w RPG, czy może się zaliczyć do tej podgrupy, ale to jest nieważne. Większość z nas łączy tutaj pasja do RPG-ów. Temat jest dosyć mało RPG-owy na pierwszy rzut oka, więc jeśli jesteście, moi drodzy, graczami, to na waszym miejscu bym moją prelekcję potraktował bardziej w stylu rozsiądę się, wezmę popcorn, posłucham sobie serii anegdotek z całego świata na temat różnych wierzeń, może coś wyłapię z tego interesującego dla siebie, a może wyłapię coś, co na przykład mnie męczyło od dłuższego czasu, dlaczego coś jest w ten sposób przedstawiane w popkulturze czy w mitologii. Natomiast
Jeśli jesteście mistrzami gry, to bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej prelekcji bardziej w formie swego rodzaju inspiracji do prowadzenia RPG-ów, szczególnie Zewu Cthulhu, czy też innych bardziej współczesnych, horrorowych systemów, ponieważ na pewno przykład w przypadku Zewu Cthulhu może się zdarzyć taka sytuacja, że robią się te sesje przewidywalne, no bo co? Mamy sobie grupkę znajomych, mamy sobie grupkę towarzyszy, którzy napotykają coś niesamowitego, coś trudnego do wytłumaczenia i w jakiś sposób to rozwiązują z większymi lub mniejszymi trudami. Zawiązuje się właśnie grupa jakichś badaczy mitów, którzy to mają coraz to bardziej szalone różnego rodzaju przygody. No i może się zdarzyć taka sytuacja, że spotkają się z jakimiś przedwiecznymi bogami z mitów Lovecrafta choćby i jest to oczywiście przyjemne spotkać się bezpośrednio z nimi, jednakże po takiej 20 kampanii ciężko już jest zaskoczyć takiego gracza elementami mitologii Cthulhu, no bo co, jeśli mamy jakiś dziwny jakąś dziwną wioskę nad morzem i jej mieszkańcy są bardzo, bardzo rybopodobni, no to gracze już po tej 20 sesji będą wiedzieli, no dobra, teraz będziemy walczyć z Dagonem, to co, mam przygotować harpun? Czy też w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z jakimś kultem artystycznym, no to od razu wiadomo, o, dobra, mamy do czynienia z Hasturem. I tak też może być w wiele innych rzeczach. Po prostu w pewnym momencie już mity Cthulhu, pomimo tego, jak bardzo są nieopisywalne, mogą wydawać się przewidywalne już w pewnym momencie. Więc może czasem warto wziąć sobie wziąć pod lupę jakiegoś potwora, który niekoniecznie właśnie jest taki oczywisty. A świat jest pełen właśnie najróżniejszych dziwnych wierzeń, które były używane do tego, żeby tłumaczyć sobie pewne rzeczy, a czasem po prostu narastał z dziwnych wydarzeń na świecie. Więc ten nasz potwór z mitologii Cthulhu, czemu nie może dziwnym zbiegiem okoliczności okazać się czymś bardziej swojskim? Dlaczego by... Szczególnie w dobie, w której Zew Cthulhu tak bardzo jest grany, szczególnie pod palpowość, nie pójść bardziej w kierunkach, które zostały już przetarte przez popkulturę. Czemu z naszych postaci graczy nie zrobić swego rodzaju właśnie łowców tych mitów, kierować się choćby popularnym serialem Supernatural, gdzie w pierwszych sezonach polegało to na znanej już metodzie Monster of the Week, coś w stylu też Scooby-Doo, czy też Hellboya, gdzie komiksy te są bardzo inspirowane mitologią Cthulhu, tylko że jest on bardziej właśnie palpowy, gdzie nasz bohater co i rusz napotyka na nowe stwory z mitów, które w jakiś sposób uprzykrzają życie. Może właśnie pójść do palpowości razy dwa pod tytułem mamy organizację, która zwalcza potwory. Czy też właśnie z jakiegoś powodu nienawidzimy tych potworów i chcemy się ich pozbyć. Jest to coś może nie tak popularnego w popkulturze, jednak wykorzystywanego i to w bardzo dobry sposób wielokrotnie. Tak więc chciałbym po tym przedługim wstępie zaprosić Was na moją prelekcję. Ja jestem Refur Narrator. Prowadzę kanał o popkulturze, gdzie prowadzę eseje na temat różnych jej elementów i zapraszam Was do świata mitologii, folkloru, kryptydów i miejskich legend. Jednakże już obiecuję ostatnie słowo z tego przedługiego wstępu, czym one się tak naprawdę różnią. Mamy mitologię. Mitologia to są stwory pod tytułem, na przykład centaury, to są stwory pod tytułem lodowe giganty z mitologii nordyckiej. Mitologia opiera się o wierzenia, wielokrotnie które już nie istnieją w pełnoprawnej formie, w takiej, jakiej istniały dawniej. Więc to są stwory, które wyciągamy bezpośrednio z wiary. Idąc z tym bardzo naprzód, możemy do tego podciągnąć nawet, chociaż może to przez niektórych być uważane za trochę nie w porządku, ale jednak możemy powiedzieć, że mitologię, choćby coś takiego jak mitologia chrześcijańska, czy też judaistyczna, o czym również wspomnę w tym momencie, i wyciąganie ze świętych ksiąg tworów, które w jakiś sposób wpływały na wyobraźnię osób, które tworzyły te księgi. Oczywiście mówię tutaj z perspektywy ateisty, jednakże bywały już wielokrotnie w popkulturze motywy pod tytułem
Stwórzmy historię w oparciu o apokalipsę, stwórzmy historię w oparciu o kabałę. Teraz przechodzimy do folkloru. Czym się tak naprawdę różni mitologia od folkloru? Folklor to tak naprawdę są stworzenia, które powstały w głowach konkretnych ludów, nie na podstawie oddajemy cześć tym stworom, czy też są elementami naszej religii, elementami historii o herosach, o synach bogów, tylko to są właśnie stworzenia pod tytułem chcę sobie coś wytłumaczyć i tworzę do tego odpowiedniego stwora. W ten sposób mamy mnóstwo stworzeń z folkloru choćby słowiańskiego, gdzie mamy różnego rodzaju porońce, gdzie mamy różnego rodzaju południce. Sama południca w wierzeniach słowiańskich była wytłumaczeniem tak naprawdę udaru słonecznego. Mamy również takie stwory choćby w folklorze skandynawskim. Draugry, czyli skandynawskie zombie. I inne takiego rodzaju stworzenia, które nie wynikają z wiary w coś, tylko bezpośrednio z okolicznych legend, były takimi miejskimi legendami dawnych czasów, kiedy była o wiele mniejsza globalizacja i ciężej było przekazywać sobie różną wiedzę. Więc na przykład w tamtej jaskini dziwnie wieje wiatr, więc sobie tłumaczymy, że tam jest jakiś duch. Nie oddajemy mu czci, może czasem jakąś ofiarę mu złożymy, ale jednak. I ten folklor, tak samo jak mitologia, wielokrotnie w jakiejś formie ewoluował i przechodził do czasów współczesnych. A że na przykład zew Cthulhu jest często grany w 1920, gdzie jednak ta globalizacja nie jest taka mocna, to w regionach wiejskich o wiele łatwiej jest zaprzęgnąć te mity do działania, mity i folklor. Kryptydy. Kryptydy to są tworzenia, które uważano lub uważa się za możliwe do zaistnienia, lecz nie zostało nigdy udowodnione, że tak naprawdę istnieją, więc przez długi czas takim kryptydem był choćby dziobak, a jednak się okazało, że istniał. Będzie też więcej przykładów kryptydów w mojej prelekcji, natomiast chciałbym jeszcze tylko podkreślić to, że istnieje specjalny rodzaj kryptyda o imieniu, nazywany hominidem, czyli to jest właśnie odłam coś, co nie zostało udowodnione, że istnieje, natomiast jest podobne do człowiekowi. I tutaj też warto wspomnieć o takiej małej rzeczy, która jakiś czas temu pojawiła się na ustach internetu, czyli Uncanny Valley. Jest to, tłumaczy się to na Dolinę Niesamowitości, a jest to wewnętrzny strach w człowieku przed czymś sztucznym, co za bardzo przypomina człowieka. Kiedy spotykamy się z na przykład jakimiś robotami, które mają jak najbardziej imitować człowieka, wywołuje to jakiś wewnętrzny strach w człowieku. Sami możecie się o tym przekonać, googlując odpowiednie rzeczy. Jednakże był w człowieku od bardzo dawna wewnętrznie wyewoluowany strach przed czymś, co zbyt przypomina człowieka. Tłumaczy się, że było to spowodowane tym, że w pewnym momencie na całej planecie było 9 różnych rodzajów człowieka, natomiast my jako Homo sapiens ich wybiliśmy, więc był to wewnętrzny strach przed wrogiem. Natomiast w tej kryptozoologii przejawia się to właśnie w postaci takiej, że mamy legendy o jakichś Bigfootach, Yeti, Wendigo czy innych. Miejskie legendy natomiast są tak naprawdę folklorem współczesnym, czy też niedawno współczesnym, jak legendy o wielkich aligatorach zmutowanych w Nowym Jorku, które nie zostały udowodnione. Więc to się w pewien sposób jednak łączy. I te cztery rzeczy zostaną poruszone na dzisiejszej prezentacji. A teraz przechodzimy do samego mięska, czyli podróży po niektórych segmentach świata. Zacznijmy sobie od Anglii. Anglia, Wyspy Brytyjskie. Bardziej jednak Anglia. Anglia jest specyficzna, tak jak humor angielski. Warto jednak wspomnieć, że tak jak ich humor jest specyficzny, tak również ich wierzenia są dosyć nietypowe momentami. Zacznijmy od czegoś prostego, od czegoś znanego nam wszystkim w popkulturze i nie tylko. Ale pozwólcie mi się trochę rozkręcić. Duchy. Duchy znamy w tej czy innej formie. Każda religia, elementem każdej z religii, które kształtowały się przez większość historii ludzkości, w jakiś sposób jednak opierała się o próbę wytłumaczenia tego, co się dzieje z nami po śmierci. Religie ewoluowały właśnie przez to, że próbowano przez propagandę
tworzyć metodę kontroli, a jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć, co się z tobą stanie po śmierci, wtedy mamy władzę nad całym życiem. Więc nic dziwnego, że od dawien dawna w różnego rodzaju przekazach pojawia nam się zapis dotyczący duchów. Choćby dla przykładu 2400 lat temu Andonides, polityk z Grecji, więc dosyć ważny urząd, zapisał informację o tym, że jego przyjaciel trzymał w domu złego ducha, co wywracał mu stoły. Więc możemy widzieć, że nawet osoby bardzo szanowane w towarzystwie te wiele lat temu, choć, mimo tego, że w starożytnej Grecji, która jest tak uwielbiana przez historyków, lecz nie tak jak Rzym, to były osoby, które wierzyły w takie duchy. A skoro już jesteśmy przy Rzymie, Swentoniusz w starożytnym Rzymie, sam to był kronikarz, zapisał o człowieku, który został wyrzucony z domu przez ducha, dosłownie wyciągnięty, wytargany z łóżka i wystawiony przed próg, za którym zostały zamknięte drzwi. Więc takie się rzeczy zdarzały. Ale duchy jak duchy, jakieś dziwne siły, które robią rzeczy. Możemy wyznaczyć kilka rodzajów duchów dosyć charakterystycznych, które się pojawiają, które również pojawiają się w popkulturze, które w pewien sposób się od siebie różnią. Dla przykładu poltergeisty. Termin znany bardzo dobrze z filmografii, natomiast warto zaznaczyć, że sama nazwa wychodzi z języka niemieckiego, gdzie oznacza po prostu hałaśliwy duch. Poltergeisty były duchami głównie niewidzialnymi, które robiły straszny raban. Poltergeisty były duchami, które nawiedzały na jakiś czas, szczególnie młodych ludzi i bardzo, bardzo uprzykrzały życie. Poltergeisty biły naczynia, wywalały zastawę, ale czasem, gdy były bardzo złośliwe, potrafiły czynić krzywdę ludziom, zrzucając na nich noże albo na przykład podpalając domy. Przynajmniej w to wierzono. Były bardzo głośne, chętnie działały przemocowo, chociaż czasem też tłumaczono działalność poltergeistów tak, że była, jako że były szczególnie zainteresowane młodymi ludźmi, nastolatkami, które też można w pewien sposób wytłumaczyć, że skoro był młody człowiek, którym hormony buzowały, to tak naprawdę to on robił te rzeczy, ale to już właśnie przechodzimy do teorii, skąd się biorą dane legendy. To wierzono, że czasem jednak te działania poltergeistów tak naprawdę jest jakaś tam wewnętrzna moc tego nastolatka, która uzewnętrznia się w postaci ataków psionicznych. Ale to już za głęboko wchodzimy. Innym rodzajem ducha, i poltergeisty generalnie, nazwa wywodzi się z języka niemieckiego, ale sama grupa duchów w tym przypadku, chciałbym się skupić jednak na tych angielskich, ponieważ są dwa ważne przypadki tutaj. Pierwszym z angielskich specyficznie duchów, o którym chcę wspomnieć, tak naprawdę jest Banshee. Banshee była irlandzkim duchem. To oczywiście znowu można Banshee znać z popkultury, z wielu rzeczy, z gier World of Warcraft, samego Warcrafta, czy też z serialu Teen Wolf. Natomiast Banshee sama w sobie wynika z folkloru irlandzkiego. Dosłownie tłumaczy się na Banshee, kobieta ze wzgórz. Jednakże wierzy się, że był to duch, który wielokrotnie był powiązany z jakimś konkretnym rodem szlacheckim irlandzkim, nie było wtedy szlachty, ale rodem wysokiego urodzenia, który w złych momentach zwiastował tragedię w rodzinie. Więc Banshee charakteryzowała się tym, że głośno wyła. Zazwyczaj była niewidzialna, czasem ją można było zobaczyć, jednakże sama w sobie stanowiła zły omen śmierci w rodzinie. W przededniu tragedii znajdowała się na wzgórzach pod siedzibą rodową lub też pod oknem i wyła strasznie głośno, informując, że nastąpi śmierć członka rodziny. I co ważne, możemy choćby
usłyszeć o tym w XI wieku z kroniki rodziny O'Brien, przepraszam, O'Brien. Ojciec rodu, Aedhil, na przededniu wielkiej bitwy z innym rodem usłyszał wycie Banshee, wyszedł ze swojego dworu, by nad jeziorem zobaczyć właśnie śnieżno-białą kobietę zawodzącą, jednocześnie nachylającą się nad tym potokiem i szorującą mundury, ubrania jego wojów. Następnego dnia wiedział już, że przegra bitwę, jednakże ruszył bronić honoru rodu, ale przegrał. Ale ważne jest to, że ten mit bardzo długo przetrwał. Mamy go nawet dzisiaj. Ale choćby w XVII wieku zapisana jest zapisana jest wzmianka o tym, jak to w jednym z domów służka w pewnym momencie czyszcząc dane pomieszczenie, odchyliła rolety, zasłony, by jej oczom ukazała się zawieszona w powietrzu, było to na którymś tam piętrze tego pomieszczenia, tego domu, a zobaczyć tuż za oknem śnieżno-białą postać z przekrwionymi czerwonymi oczyma, z wyjącą na cały głos w tym momencie, w którym zostały odsłonięte te zasłony. I następnego dnia również w tej rodzinie nastąpiła śmierć. Ostatnim z tych duchów, o których chciałbym w tym momencie wspomnieć, jest Boogeyman. Boogeyman jest bardziej znany jednak z popkultury amerykańskiej, ale wywodzi się ze Szkocji. Chociaż nie tylko, bo same odniesienia do Boogeymana mamy choćby w folklorze słowiańskim w postaci Boboka albo Babula. Sam Boogeyman był przerażającym duchem, który po prostu męczył ludzi, choć nie tylko, bo mówi się o trzech rodzajach Boogeymanów. Jeden z nich był po prostu duchem, który karał dzieci, więc nawiedzał właśnie sypialnie dzieci, strasząc je przed snem, bo po prostu lubił. A natomiast inny rodzaj Boogeymana był bardziej podobny poltergeistowi, ponieważ lubował się w karaniu ludzi, zadawaniu im cierpienia, więc ludzie się budzili z siniakami lub też znajdowali na sobie jakieś rany, zdawała im się krzywda w jakichś ciemnych pomieszczeniach. Ale jest też dobry rodzaj Boogeymana, czyli obrońcy. Były to duchy, które broniły na przykład małych dzieci, kiedy były dręczone przez inne osoby, stawały na wysokości zadania i odstraszały adwersarzy. A żeby nie pozostawać gołosłownym, jako że prelekcja nazywa się Potworne stworzenia i jak ich uniknąć. Jak uniknąć ducha? Dwa sposoby wyniknęły z tego wszystkiego. Jeden bardziej pogański, drugi bardziej chrześcijański. Mianowicie można wezwać egzorcystę. W wielu przypadkach w tej prelekcji będzie to rozwiązanie. Lub też można znaleźć ciało osoby, która nawiedza nasz dom. Wielokrotnie te duchy mają jakieś niezakończone sprawy, to wiemy wielokrotnie z popkultury, ale można znaleźć to ciało, prawdopodobnie jest, można znaleźć jego kości gdzieś na terenie domu, w którym go nawiedza, i wynieść go i pochować na rozstajach dróg. Duchy według legend mają bardzo złe poczucie kierunku, więc szczególnie na rozstajach dróg po prostu nie będą wiedziały, gdzie pójść. I to powinno rozwiązać problem. Kelpie. Kelpie, sama nazwa wywodzi się ze Szkocji, natomiast możemy spotkać też zapisy o tym stworzeniu na Orkadach, jako Nagl, Shetlandach, jako, oj, nie przeczytam tego, lub też w folklorze nordyckim, jako Bakhastn. W Irlandii natomiast Eik Uisge się nazywało to. Kelpie jest stworzeniem przypominającym konia, przynajmniej mogącym się zmienić w coś przypominającego konia, które lubowało się w porywaniu ludzi na swoim grzbiecie i topieniu ich i dręczeniu. Kelpie były stworzeniami złośliwymi, zmiennokształtnymi, potrafiły się przemieniać ze swojej naturalnej formy pół konia, pół węgorza, oczywiście miały wielkość konia, właśnie w formę konia, lub według niektórych podań nawet w ludzi potrafiły się one przemienić. Ale co ważne w tym wszystkim, no w jakiś tam sposób sobie Szkoci musieli tłumaczyć
ludzi, którzy się topili, którzy nie wracali nigdy z nad wody. Natomiast co ważne w tym dziwnym micie jest to, że służył on również tłumaczeniom pewnych spraw związanych z hodowaniem koni, ponieważ wierzono, że kelpie mogą się krzyżować z normalnymi końmi, natomiast takie dziecko kelpie będzie bardzo spokojnym, bardzo lojalnym koniem. Nie wiadomo dlaczego, biorąc pod uwagę, że kelpie były bardzo złośliwe. I co ciekawe, co ważne, można się wystrzec kelpie, pomijając to, żeby nie wsiadać na dziwne, obce konie stojące w potoku, szczególnie na Wyspach Brytyjskich, tym, że służyły do tego specjalne wiersze, jednakże niestety nie udało mi się do żadnego dokopać. Bardzo mi z tego powodu przykro. Dobrze. Co my tu mamy dalej? Ponurak! Wielu z nas jest millennialsami, więc jesteśmy wielokrotnie fanami Harry'ego Pottera, więc stąd możemy znać to stworzenie. W Harry Potterze ponurak występuje w trzeciej części Harry Potter i więźnie Azkabanu i jest powiedziane, o, to zły omen. Tak, jest to prawda, jednakże w folklorze brytyjskim ważne jest to, że to nie jest stworzenie, które sobie chodzi po całych wyspach i się pokazuje ludziom, zaraz zginiesz. Nie. Ponurak tak, jest złym omenem, jednakże zazwyczaj jest niewidzialny. Można go zobaczyć głównie w czasie burzy w okolicach cmentarza, ponieważ jest on przypisany do konkretnego cmentarza, szczególnie w błysku pioruna. Można też, jako że zwiastuje on czyjąś śmierć do osoby, która ją zobaczy, można też go zobaczyć na wieży dzwonniczej kościoła, miejsca, w którym jest pochowywana osoba, która zobaczyła ponuraka. Logiczne jest, że jeśli się widzi tego ponuraka jednak w momencie pogrzebu tej osoby, to nie zwiastuje on wtedy śmierci. Natomiast po wyglądzie jego futra można określić, czy trafił on do nieba, czy do piekła. Zrobiłem odwrotnie ręką, nieważne. Więc jeśli ponurak wygląda strasznie kudłato, szczerzy się, to prawdopodobnie jest nasz, niestety, znajomy w piekle. Jeśli wygląda on na zadbanego, to poszedł on do nieba. To jest. Tak to bywało. Jednakże w różnych regionach Wysp Brytyjskich wierzono, że ponurak nie musi być tylko czarnym, mrocznym psem, ale może być też czarnym koniem, owcą, świnią. Chociaż przyznam, że jakby mi coś miało zwiastować śmierć, to chyba bym wolał, żeby to jednak był mroczny pies niż czarna, kudłata świnia. Wierzono też, że ponurak, pomimo tego, że jest złym omenem, jest obrońcą, ponieważ wierzono, że pierwsza osoba, która zostanie pochowana na cmentarzu, zmienia się w tego ponuraka. Więc warto też pogadać ze znajomymi, że trochę makabryczne są te moje dzisiaj historie i będą makabryczne, ale w przypadku untimely demise, przedwczesnej śmierci, warto pogadać ze znajomymi czy rodziną, nie chcę być pierwszą osobą na cmentarzu nowym. Ponieważ wierzono właśnie, że pierwsza osoba na wieczność zmienia się w obrońcę cmentarza, który chroni jako mroczny, kudłaty pies zwiastujący śmierć przed diabłem i czarownicami, przed też złodziejami grobów. Przed rabusiami, no, nie da się ukraść grobu. Dobra. Dobrze. No i jak go uniknąć? No, nie kręć się przy brytyjskich cmentarzach, no i też nie bądź pierwszym na cmentarzu. No inaczej się niestety nie da. Gobliny. Goblin jest o tyle zabawnym stworzeniem, że w swoim podstawowym założeniu jest to stworzenie, które bardzo, bardzo przypominało naszego słowiańskiego krasnoludka. Dzisiaj znamy go jako trochę inne stworzenie, do czego zaraz przejdę. Natomiast bazowo w folklorze angielskim były to stworzenie jako działające, jako domowy duszek, więc to nie był zielony stworek z dzidą, którego znamy choćby z Tolkiena, czy późniejszych D&D, czy innych. Był to taki właśnie krasnoludek, mieszkający za piecem, pomagający z jakimiś prostymi rzeczami. Jak był zły, to sprawiał, że kwaśniało mleko, sikał do studni, a jak mu było dobrze, jak był dokarmiany, to tam pomagał w gospodarstwie, rozplątywał koniom kołtuny, czy inne takie. To dopiero tak naprawdę w XVII wieku
polowania na czarownicę sprawiły, że ludzie przestali się cieszyć z tego, że o, mamy goblina, który nam pomaga w gospodarstwie. Wierzono, że jest to duch zły, dosłownie demon. Jednakże zanim przejdę do jednakże, tylko póki jesteśmy przy goblinie, sposobem na powstrzymanie goblina, albo na przykład sprawienie, żeby nie poszedł za nami do innego domu, było wysypanie podłogi w momencie na przykład przeprowadzki siemieniem lnianym do tego, żeby goblin musiał to policzyć. My w tym momencie mogliśmy się zapakować i gdzieś się wyprowadzić, jeśli taki właśnie goblin był na przykład złośliwy. Niektóre mogły być z natury złośliwe, ale przechodzimy teraz do tego prawdziwego goblina, prawdziwego, na nasze czasy, którego znamy z popkultury. I w kulturze Wysp Brytyjskich istnieje coś takiego jak czerwony kapturek. I czerwony kapturek nie jest sobie wesołą dziewczynką idącą do babci, tylko jest wstrętnym, niskim, zasuszonym stworzeniem przypominającym naszego goblina z fantazy, tylko że od tego samego goblina odróżniało go to, że nie jest bezpośrednio powiedziane, że miał zieloną skórę, miał za to zawsze na pewno czapkę. Czerwoną czapkę nasączoną krwią swoich ofiar. Czerwony kapturek, czyli ten nasz właśnie współczesny goblin lub też hobgoblin, zamieszkiwał stare ruiny i był bardzo, bardzo złośliwy. Nawet nie złośliwy, był po prostu niebezpieczny. Zawsze miał przy sobie włócznie, dziwnie chichotał, był złośliwy, no i po prostu polował na ludzi po to, żeby zjeść ich mięso. Był wstrętny. Ale był sposób na to, żeby go pokonać, jak go uniknąć. Mianowicie wystarczyło jeden werset z Biblii powiedzieć, lub też jeśli był bardzo wytrwały, to trochę więcej. Natomiast znajomość Biblii pomaga po prostu. Dobra, moi drodzy, mam dzisiaj dla was dwóch moich ulubieńców i to jest jeden z nich. Sighthill Gouger. I od razu chciałbym powiedzieć, że chciałbym zaprosić was do malutkiego konkursu. A wychodzi ze mnie teraz moje wykształcenie, ponieważ z natury, z wykształcenia jestem lingwistą i kurczę, powiem wam, że strasznie się zastanawiałem, jak to fajnie przetłumaczyć. Więc chciałbym was poprosić, że jeśli będziecie mieli jakiś fajny pomysł na to, jak przetłumaczyć tę nazwę, bo jak się to przetłumaczy bezpośrednio, to jest ojejku, krętacz ze stoku. Natomiast was poproszę, żebyście spróbowali wymyślić jakąś fajniejszą nazwę, taką bardziej, bym powiedział, naukową może. I najfajniejszą z tych nazw, które wprowadzicie, i tutaj bym poprosił moderatorów, żeby spisywali niki i fajne pomysły na tłumaczenie tej nazwy, na wytłumaczenie, co to jest za stwór, żeby to spisali i później osoba z najfajniejszym pomysłem poproszę o skontaktowanie się ze mną. I w nagrodę dostanie dostęp do filmiku, którego jeszcze nie ma u mnie na kanale Refor Narrator. Dobrze, ale czym w ogóle jest ten Sighthill Gouger? Jest to pomysł na stworzenie, które jest to element kryptozoologii, na stworzenie mieszkające na górach, wywodzące się z Wysp Brytyjskich, które później zostało w jakiś sposób przewiezione do Stanów. Sighthill Gouger miał być ssakiem, przypominającym trochę bawoła, jednakże coś go bardzo wyróżniało, oprócz tego, że był bardzo ciekawie opisany, był bardzo dokładnie opisany jak na stworzenie, które nie istniało. Mówiło się, że właśnie Sighthill Gougers są tak naprawdę ssakami, które składają jaja, mieszkają na wzgórzach, na górach, tylko na wzgórzach i górach i składają od 6 do 8 jaj, z czego wykluwa się potomstwo raz do roku. Ale co wyróżniało tego dziwnego bawoła tak naprawdę? Czy to był bawoł? Trochę przypomina na obrazku, ale było to dziwne stworzenie z folkloru. Mogły one żyć tylko na wzgórzach, ponieważ były one nierówne. Tak jak normalne czterokopytne stworzenia mają to w ten sposób, tak? Z jednej strony przednia łapa i tylna łapa były dłuższe, z drugiej krótsze, żeby stworzenie mogło sobie wędrować naokoło tego wzgórza. Największy problem pojawiał się, kiedy na tym samym wzgórzu zaczynały żyć ze sobą dwa Sighthill Gougery, tylko że
jeden przystosowany do kręcenia się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a drugie w przeciwnym ruchu wskazówek zegara. Wtedy to te pokojowe ssaki przeżywały piekło, zmieniały się w diabły i bardzo krwawo miały załatwiać sprawę sporu o terytorium, dochodząc do krwawych walk pomiędzy tymi tworzeniami, z którego zawsze jeden wychodził żywy, drugi nie. Same Sighthill Gougery wierzono, że są dosyć pokojowo nastawione wobec ludzi i łatwo je przestraszyć, więc gdyby to stworzenie istniało, to mówiono, że najlepszym sposobem na zabawy z nimi jest, żeby ganiać je naokoło wzgórza, ponieważ nie mogą uciec inaczej. Natomiast zrzucony ze wzgórza Sighthill Gouger nie mógł przeżyć w ten sposób na równym gruncie i często umierał z głodu lub też nie mogąc się podnieść po prostu. Sighthill Gouger były nazywane też Sighthill Dodger, Sighthill Hoofer i Sidewinder. Dobrze. Przypominam o konkursie małym. Okej. Okay. Przechodzimy bardziej do Europy. I tutaj chciałbym zacząć od kilku rzeczy. Zacząć od jednej rzeczy. To, co widzicie na zdjęciu, to jest szczurzy król. I to jest autentyczne zdjęcie zachowanego szczurzego króla. Ponieważ ogólnie istniał przynajmniej w pewnym czasie fenomen szczurów, które łączą się właśnie w takie skupisko stworzeń. Za czasów oczywiście zarazy uważano, że był to bardzo zły omen, że właśnie widok takiego szczurzego króla miał zwiastować nadejście zarazy, niebezpieczeństwo. Natomiast warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście istniał taki fenomen. Tłumaczy się, w folklorze mówiono, że to jest właśnie król szczurów sprowadzający za sobą masy przywynoszących zarazę stworzeń, że przez to, że te szczury są w jakiś sposób połączone, tworzy się im wspólna jaźń, są tymi samcami alfa, wielkiego stada, który nadchodzi. Natomiast pod względem bardziej naturalnym można to tłumaczyć na kilka sposobów, choć nie jest to w 100% wytłumaczone. Tłumaczy się, że albo były to szczury są stworzeniami stadnymi, one śpią na przykład w zwartych grupach, a ich ogony są dosyć chwytliwe. Bardziej niż chwytliwe, można powiedzieć, że są w stanie się poruszać. I może mogło się tak zdarzyć, że w dużych skupiskach, w małych pomieszczeniach te ogony po prostu się ze sobą zaplatały. Inni uważali, że coś takiego wynikało z nudy chłopskich dzieci, które wiązały ze sobą dosłownie te szczury za ogony. Natomiast ten fenomen łączenia się ze sobą stworzeń za pomocą ogonów można też zaobserwować na przykład u wiewiórek, gdzie w ich przypadku zdarza się to uciekło mi słowo. Po angielsku to się nazywa sap. Natomiast mowa jest o tym, z czego powstaje bursztyn, wylewającym się z drzewa, co jest bardzo lepkie i może spowodować coś takiego, szczególnie u włochatych stworzeń. Właśnie, żywica. Tak, dokładnie. Dobrze. Lecimy dalej. Moi drodzy, jeśli chodzi o folklor słowiański, warto jest wspomnieć o takich rzeczach jak gnieciuch. Oczywiście folklor słowiański możemy poznać w Wiedźminie, który bardzo spopularyzował wiedzę o południcach, utopcach czy innych. Natomiast nie jestem w stanie podkreślić, jak bardzo inspirujący dla człowieka interesującego się folklorem jest seria książek Bestiariusz Słowiański od wydawnictwa Bosch. I myślę, że nie ma lepszego sposobu na to, by wytłumaczyć wam, czym jest jeden z moich ulubionych stworzeń z folkloru słowiańskiego, którym jest gnieciuch, niż przeczytać dosłownie fragment. Gnieciuch lub gniotek, zwany na Podhalu churbozem, był małym, podobnym do kota stworkiem o cienkich jak patyki kończynach i wielkim, ciężkim brzuszysku.
Żył w chałupach obok ludzi, a ze swej kryjówki, mieszczącej się najczęściej w komorze, wychodził tylko w nocy. Przyciągała go woń strawionego alkoholu, jeśli wyczuł ją w oddechu śpiącej osoby, siadał na brzuchu lub piersiach ofiary i delektował się zapachem. Uciskał przy tym człowieka tak skutecznie, że niejeden opój i wydmi kufel budził się nazajutrz po przepiciu, obolały, wyczerpany i kompletnie niezdolny do pracy. Aby uchronić się przed gnieciuchem, należało wziąć do ręki kawałek święconej kredy i obrysować wokół łóżka okrąg. Niestety, po kilku kieliszkach żytniej przepalanki nawet tak proste zadanie stawało się herkulesową pracą, niewykonalną dla zwykłego, zmęczonego życiem włościanina. Dlatego też gnieciuchy zawsze miały i nadal mają się dobrze. Jak widać, każdy miał swój sposób na tłumaczenie prostych rzeczy, z którymi się stykali, na przykład z kacem. I takie stwory siadające w nocy i dręczące różne osoby pojawiają się w bardzo wielu folklorach czy też mitologiach. Choćby mamy jakieś zmory, które właśnie, czy sukuby, które męczą ludzi w nocy. W tym przypadku mamy wytłumaczenie, skąd się bierze u Słowian kac. Mamuna jest również bardzo ciekawym stworzeniem z folkloru słowiańskiego. Była to obrzydliwy stwór, który miał długie ręce pazurzaste, był pokryty szczeciną, miał kły dzika, był po prostu obrzydliwy. I tak samo obrzydliwe były dzieci mamuny, która mieszkała sobie w lesie. Ale też nie do końca, ponieważ dzieci przypominały tak naprawdę dziecko ludzkie, co mamuna często wykorzystywała. W ten sposób, że kiedy rodzice we wsi nie patrzyli, mamuna potrafiła wejść oknem i podmienić swoje dziecko na cudze, żeby jej dziecko było ładne, było ułożone, było grzeczne. Natomiast to dziecko podłożone do kołyski było po prostu wstrętne. Bez przerwy płakało, narzekało, było słabowite, jak dorosło było krnąbrne i inne takie. Mamuna w ten sposób pozbywała się problemu, natomiast rodzina dostawała coś, co przypominało człowieka, ale było po prostu wstrętnym członkiem rodziny. Ale był sposób na pozbycie się takiego podrzutka, ponieważ gdy już rodzina się zorientowała, że ma mamuniego podrzutka, najlepszym sposobem na to, by się go pozbyć, szczególnie już jako starsze dziecko, było posadzenie go na kupie gnoju i lanie go święconą rózgą, aż mamuna będzie miała dość krzyku własnego dziecka. Odezwał się w niej matczyne instynkty i podmieni. A jeśli nie, to może przynajmniej taka kara nauczy go. I znowu mamy stworzenie, które tłumaczyło metodę karcenia dzieci. Dobrze, moi drodzy, opuszczamy trochę Europę i przechodzimy do wierzeń judaistycznych. Chciałbym poruszyć dwa tematy, którym jest w pierwszej kolejności dybuk. Dybuk jest stworzeniem ponownie z folkloru, spokojnie, zaraz na chwilę opuścimy folklor. Jest to również duch. Duch osoby złośliwej, która miała coś nieskończone jakieś działania do wykonania na ziemi. Duch osoby wielokrotnie po prostu złej. Ale to, co go charakteryzowało w porównaniu do tych, o których już wspominałem, to to, że dybuk potrafił opętać człowieka. Dybuk przejmował ciało lub też czasem się według kabały, czyli właśnie mistycyzmu judaistycznego, lub błąkał się po świecie szukając odpowiedniej osoby. W przypadku, w której udało mu się kogoś opętać, taką szczególnie podatne były osoby grzeszne, przejmował to ciało, mógł robić co chciał, ale zmieniał się głos osoby, która miała go w sobie. Czasem w ten sposób powstawały czarownice, kiedy w kobietę grzeszną wchodził właśnie taki złośliwy duch, który na tyle błąkał się już poza światach, że wiedział co nieco o magii. Co ciekawe, sposobem na pozbycie się go znowu jest egzorcyzm, ale tym razem ważne jest to, że żeby się pozbyć dybuka, musi on wyjść przez mały palec u nogi. Ale to nie jest do końca rozwiązanie sytuacji. Bo jeśli chcemy się naprawdę pozbyć dybuka, musimy wyciągnąć z niego jego prawdziwe imię, jego prawdziwą rodzinę, dojść do tej rodziny i zmusić ją, żeby zrobiła wobec naszej rodziny, która ucierpiała przez dybuka, coś dobrego, więc to była tak zwana naprawa.
więc na przykład musieli się podzielić jedzeniem, alkoholem z tą rodziną. Golem. Golem jest również bardzo znany w popkulturze jako animowane ciało, ale co ciekawe jest to, że pierwsza wzmianka o golemie występuje w Starym Testamencie, w księdze Psalmów 139:16, chociaż w polskich przekładach umyka nam to słowo. Golem to bezkształtne, pozbawione formy ciało stworzone na kształt człowieka i niektórzy uważają, że w pierwszej kolejności Adam biblijny był golemem. Dopiero tchnienie Boga nadało mu ludzkość, więc czemu by nie spróbować na własną rękę stworzyć takiego sługi? Więc więcej o golemie właśnie w pierwszej kolejności pojawia się on w Biblii, potem w kabale judaistycznej. I co jest ciekawe, to golem jest też powiązany z Polską, ponieważ najbardziej znany miał być stworzony przez Jehudę Lof Ben Bezalela, mieszkańca Pragi, ale wywodzącego się z Poznania, gdzie jako, że w XVI wieku były dosyć silne ataki na Żydów praskich, na kanwie tego, że są oni, że praktykują oni okultyzm i czarnoksięstwo, więc co zrobił Jehuda? Użył okultyzmu, by z tym zawalczyć. Golem miał pokonać, zabić wrogów jego społeczności, następnie oszaleć i ruszyć, walczyć, jakby wypełnić swoją misję, miał oszaleć i zacząć bić tych, których miał bronić. Ale jest sposób na pokonanie golema, mimo tego, że jest on o wiele silniejszy od dowolnego człowieka, ponieważ na czole lub też w ustach golema musi się znaleźć specjalne zaklęcie wykonane przez kabalistycznego maga, czarnoksiężnika. Niektórzy uważają, że jest to słowo emet, czyli prawda, natomiast żeby go pokonać, trzeba zetrzeć z tej kartki z tym napisem pierwszą literę, wychodzi nam met, czyli śmierć. W innym przekładzie to słowo to Adam, czyli człowiek, a jeśli skreślimy A, wychodzi nam dam, czyli krew. Powoduje to śmierć. Śmierć golema. Wręcz dalej się uważa, że ten oryginalny golem z tej legendy jest ukryty na strychu praskiej synagogi. Dobrze. Moi drodzy, coś ciekawego z pustyni Gobi. Z Gobi? Chyba mi umyka. Nie, z pustyni Gobi. Dobrze. Mongolski robak śmierci. Mongolski robak śmierci jest kolejnym z dosyć ciekawych rzeczy, ponieważ jest on dosyć współczesny, nawet szczególnie w kategoriach Zebu Cthulhu, czyli jego najbardziej znaną publikacją dotyczącą go jest zapis Roya Chapmana Andrusa z 1926, który ruszył właśnie na pustynię Gobi, by badać tamtejsze kultury i wydał książkę, w której właśnie pisał o mongolskim robaku śmierci. Mongolski robak śmierci miał być mniej więcej długości ramienia dorosłego mężczyzny i był bardzo niebezpieczny, chociaż tylko w okolicach czerwca, lipca, kiedy to wychodził z pod ziemi, by się żywić, resztę roku miał przeżywać w podziemiach pustyni i tam sobie drążyć tunele lub też hibernować. Mongolski robak śmierci był bardzo niebezpieczny, ponieważ strzelał na odległość 4 metrów jadem lub też prądem. Miał podobno mieć możliwość strzelania prądem. I tamtejsi ludzie bardzo się go bali właśnie w okolicach czerwca i lipca lub też po deszczu. Ale to jest jedno, przechodzimy do bardziej orientalnych rzeczy. I widzę, że trochę zaczyna brakować mi czasu, więc pozwolę sobie odpuścić Kumiho. No, może dosłownie parę słów. Znane z popkultury są wszelkiego rodzaju lisie demony związane z Orientem. Lisie demony o 9 ogonach. Znamy Kyubi, Kitsune. Natomiast Kumiho jest demonem yokai wywodzącym się z Korei. I tak jak tamte lisy znane z popkultury były bardziej takie neutralne, nie do końca złe, nie do końca dobre, tak Kumiho była na wskroś zła. Kumiho jadła wątroby i serca ludzi.
i generalnie się w nich lubowała. Był sposób na to, żeby stała się dobra, jednakże wymagało to 1000 dni bez jedzenia ludzi. Wtedy Kumiko zmieniała się w człowieka. Tylko po co, jeśli jesteś wszechpotężnym demonem, który nie zna śmierci, po co stawać się wtedy człowiekiem? Nie rozumiem. Kappa. Kappa jest stworzeniem również z folkloru. Jest o tyle ciekawa, że możecie znać Kappę jako emotikonę na Twitchu. Natomiast znana jest też bardziej ta nazwa sushi. Kappa Maki. Istnieje taki rodzaj sushi, wywodzący się właśnie od tego stworzenia oraz tego, co najbardziej ono lubiło, czyli ogórki. Ale do tego przejdziemy zaraz. Kappa jest wodnym złym duchem, który topił i rozszarpywał ludzi. Był wstrętny, lubił mięso, natomiast był jeden sposób, żeby go pokonać. Kappa przypominał jakiegoś humanoidalnego ropucha z żabim pyskiem, z żółwim torsem, z błoniastymi łapami, ale na czubku głowy miał małą dziurkę, w której trzymał wodę. Ponieważ był demonem wodnym, musiał jednak mieć dostęp do wody, nawet kiedy wychodził polować na tych ludzi. A że w Japonii bardzo ważna jest honorowość, Kappa też był honorowy. Więc sposobem, żeby pokonać Kappę, było przywitać się grzecznie, pochylić się zrobić to dosłownie kilka razy, zmuszając go do tego, żeby w końcu ta woda się wylała z tego pojemniczka. A jak to bywa z Orientem, mamy tutaj naprawdę szalone rzeczy. Mianowicie, moi drodzy, to jest Shirime. Shirime, ja tu sobie pozwolę przytoczyć zapis. Dawno temu samuraj szedł nocą drogą do Kioto, kiedy nagle usłyszał kogoś wołającego do niego, żeby poczekał. Kto tam? Zapytał samuraj nerwowo, a kiedy się odwrócił, zobaczył nieznajomego mężczyznę, który zaczął się rozbierać, po czym wypił na niego pośladki. Jakby tego było mało, tam gdzie powinien znajdować się odbyt dziwnego mężczyzny, pojawiło się wielkie błyszczące oko. Także tego. Shirime jest kolejnym yokai, duchem z Orientu, który ma ludzki kształt, nie ma żadnych rysów twarzy, natomiast jego jedyną wyróżniającą się cechą jest to, że jest bardzo złośliwy i lubi się obnażać ze swoją nietypową budową ciała. Więc czy trzeba go unikać? Byłoby fajnie, ale nie trzeba, ponieważ nie jest niebezpieczny dla ludzi. Dobra. Przechodzimy w takim razie do Stanów. I tutaj pozwolę sobie trochę już przyspieszyć, ponieważ kończy nam się czas, a chciałbym móc jeszcze wszystko wypełnić. Słuchajcie, Jersey Devil. Stany mają słabą historię, mało powiedziane. Ale ważne jest to, że Stany są amalgamatem wielu kultur, które w pewien sposób odrzuciły to, co jest rdzenne. Więc wielokrotnie to, co znamy właśnie jako miejskie legendy, jest efektem tego tworzenia się tego rodzaju tożsamości narodowej. Może też wynikać to z innych cech, może jakiejś właśnie uległości do sensacji. Natomiast w Stanach mamy mnóstwo historii o różnych stworzeniach, które były zagrożeniem dla ludzi lub też niszczyły plony ze względu właśnie na odległości między różnymi koloniami, między różnymi powstającymi miejscami, które sprawiają, że teraz Stany są tak rozbite wielokrotnie, posiadając wielkie połacie terenu, które są wykorzystywane choćby na pola. W ten sposób mieliśmy Mothmana, w ten sposób mieliśmy Chupacabrę. Natomiast warto też wspomnieć o Jersey Devil, diable z Jersey, który jest o tyle ciekawy, że nawiedzał Filadelfię i polegało to głównie na tym, że miał zabijać stworzenia. W 1700 roku mamy pierwsze zapisy na temat Jersey Devil i tłumaczone jest to w ten sposób, Jersey Devil, wytłumaczmy może w ogóle właśnie co my tu widzimy.
stworzenie, które jest niejako chimerą, ma nietoperze skrzydła, koński łeb, jakieś dziwne ptasie nogi z kopytami i ogonem szatana. Tłumaczy się, że Jersey Devil był tak naprawdę dzieckiem kobiety nazywającej się Mother Leeds, Matki Leeds, która była czarownicą i miał być jej 13. synem, którego przekleła w ramach kontraktów z diabłem, który właśnie do dziś ma nawiedzać okolice Jersey. Co ciekawe, mit się przyjął o stworzeniu porywającym i zabijającym bydło do tego stopnia, że w 1820 roku pisze o nim brat Napoleona Bonaparte. W 1934 mamy kolejne szaleństwo na Jersey Devil, który po prostu puścił się pędem po polach i w ciągu paru dni powybijał całe bydło. Jak go uniknąć? Nie bądź krową. Dobrze. Bunnymen to jest element również dosyć ciekawy, ponieważ chodzi on z Fairfax, z Virginii, z 1970 roku. A polega on na tym, że według miejscowych istnieje przeklęty wiadukt, nazywany wiaduktem Colchester, natomiast przez miejscowych nazywany wiaduktem króliczego człowieka. Króliczy człowiek tak naprawdę miał być mieszkańcem okolicy, który przeprowadził się niedawno, a zapisy o nim polegają na tym, że z kilku różnych źródeł dowiadujemy się o tym, że w okolicy zdarzały się dziwne wypadki. Mężczyzna wracał ze swoją żoną z jakiegoś wyjazdu, zaparkował niedaleko, natomiast szybko dosyć została mu wybita przednia szyba, a przez człowieka trzymającego siekierę, przebranego w króliczy kostium w 1970, który wybijając siekierą właśnie tę szybę, krzyczał, że wchodzą na jego posesję, żeby się stąd wynosili. Potem mamy jeszcze kolejne dwa zapisy na temat człowieka w króliczym stroju, który groził siekierą policji i kilka innych historii o wtargnięciach. Natomiast w świadomości miejscowych przerodziło się, nie miało jakiejś konkluzji, natomiast w świadomości miejscowych przerodziło się to właśnie w legendę o tym, że to przejście pod wiaduktem jest nawiedzone przez ostatecznie człowieka, który nie miał na sobie króliczego stroju, ale po prostu był jakimś zmutowanym króliczym człowiekiem, który morduje ludzi siekierą. Innym takim przykładem jest Melon Heads z Ottawy. Melon Heads miały być... Ta legenda pojawia się w ogóle w kilku różnych miejscach, ale w Ottawie znana jest jako pacjentów szpitala psychiatrycznego, małe dzieci, które miały jakieś deformacje, które w ramach ścinania budżetu zostały wypuszczone do lasu. Natomiast według legendy miały one wrócić do szpitala i pozabijać cały personel. Miały to być dzieci właśnie z różnymi deformacjami ciała, szczególnie właśnie, jak wskazuje głowa, ogromnym wodogłowiem, które wróciły właśnie i zabiły osobę odpowiedzialną za te decyzje i ich lekarza, które nie wiedziały, co zrobić z jego ciałem, więc wzięły to i porozrzucały po całym szpitalu jego fragmenty. Istnieje również ta legenda w innych miejscach, gdzie te Melonheads miały być po prostu efektami eksperymentów jakiegoś człowieka, który wypuścił je do lasu, gdzie mają być do dzisiaj spotykane. Ostatnia część mojej prelekcji, która to kilka ciekawostek dosłownie. Ciekawostką pierwszą, o której warto wspomnieć, są trzy przątki. No, znamy ten mit. Znamy ten mit z mitologii greckiej. Mamy Moiry, gdzie mamy przedstawiane są właśnie jako dziecko, matka i starucha. Trzy aspekty kobiecości. Jednakże, co jest ciekawe, to tak jak na przykład germański mit o Odynie, tak również ten mit trzech przątek bardzo podróżował po całym świecie. Więc mamy właśnie mit grecki najbardziej znany, ale mamy też przecież Norny skandynawskie, gdzie również mamy Urd, Verdandi i Skuld.
to, co było, to, co jest, to, co może się zdarzyć. Mamy ten mit również w folklorze słowiańskim. Ja specjalnie nie używam tutaj słowa mitologia słowiańska, gdzie mamy rodzanicę, również potrójny aspekt kobiecy. Dziecko, matka, starucha. Kolejną ciekawostką istnieje takiego pojęcia jak globsters. Bardzo mało kreatywna nazwa, jak się weźmie etymologię angielską pod uwagę. Glob, czyli masa bezkształtna, stairs, monsters, tak? Dosyć logiczne. Uważane było to za stworzenia żyjące w otchłaniach wody, które nie miały jakiejś właśnie konkretnej formy, były jakimiś nieodkrytymi zwierzętami, które wypływały czasem na różne brzegi, więc ludzie robili sobie z tym zdjęcia, robili na tym badania, gdzie ostatecznie okazywało się, że te truchła bez oczu, bez żadnych wyraźnych kończyn, bez czasem szkieletów, okazywało się po prostu wielokrotnie zgniłymi jakimiś właśnie na przykład ośmiornicami, czy właśnie truchłami jakimiś większych zwierząt. Jednakże powstało właśnie pojęcie, że istnieje właśnie coś w otchłaniach wody, co w ten sposób żyje. Ostatnie już, o czym warto wspomnieć, jeśli chodzi o inspiracje folklorem i różnymi innymi, to, że po całym świecie rozpowszechnił się mit, że w konkretnych miejscach mamy wejścia do piekła. W Grecji było to bardzo wyraźne. Mamy w mitologii wspomniane kilka miejsc, gdzie może dało się wejść do Hadesu. Natomiast na całym świecie również są takie miejsca, które uważane są za oficjalne wejścia do piekła, które emanowały złem, gdzie ludzie potrafili zaginąć, gdzie działy się złe rzeczy. Pierwszym takim przykładem, bardziej przyziemnym, jest Hekla, czyli wulkan na Islandii, który w ciągu ostatnich chyba 800 lat, mogę się w tym momencie mylić, wybuchł 20 razy, co daje nam najbardziej aktywny wulkan z tego, co czytałem, na świecie. Mamy też Derwaza Gas Crater, czyli to, co widzicie na ekranie. To jest krater gazowy, który płonie od bardzo, bardzo dawna i nigdy nie może zgasnąć, ponieważ wydobywa się z niego gaz ziemny. Ale najciekawszym z wejść do piekła jest coś, co może być inspirujące dla was, czyli to, co było inspiracją dla twórców Silent Hill, czyli miasto Centralia w Pensylwanii, gdzie w ramach niszczenia pewnych zasobów postanowiono wypalić pewną połać terenu, tylko że nikt się nie zorientował, że połączony jest ten teren podziemnymi jaskiniami z podziemną kopalnią węgla, co sprawiło, że ten węgiel płonie do dziś. Całe miasto musiało być wyewakuowane, jest niebezpiecznie tam przebywać do dzisiaj. No i tak to się, moi drodzy, prezentuje. Teraz zastanawiam się, czy jest jakikolwiek jeszcze czas na pytania. Tutaj pytanie do naszego gospodarza Szatania. Najpierw wielkimi brawami podziękujmy Refurowi, Refurowi za piękną prelekcję o potwornych stworzeniach i o kryptydach w folklorze, która jest niezwykle interesująca. Największy problem jest taki, że ja nic z tego, co ty mówisz, nie mogę wykorzystać. Bo będziesz od razu wiedział. Tak, więc dziękuję ci bardzo serdecznie. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tej sesji. Jakby co, to napiszcie na czacie, że coś może wykorzystacie u siebie, bo zaraz będę wskakiwał do was na czat. Tak. Będę słuchał. Moje następne Permuta. I jemu też robię miejsce. Pozdrawiam. Tak jest. Ja już tutaj wskoczę.